Działo się to ponad 100 lat temu. Na polach wsi Rudna Mała przeprowadzana była melioracja, a prace z tym związane dokonywane były ręcznie. Robota była ciężka, ale przez to nieźle płatna, to też chętnych nie brakowało. Młodzi ludzie w poszukiwaniu zatrudnienia przybywali tu nawet z odległych stron całej ówczesnej Galicji i nie przejmowali się trudami ciężkiej pracy. Rowy melioracyjne pogłębiano i czyszczono przy ciągłym spływie nimi wody. Do niej wchodziło się na bosaka i nieraz przez kilka godzin trzeba było w tej zimnej wodzie pracować. Łatwo więc było o przeziębienie i o nabawienie się ciężkiej choroby. Razem z przybyłymi do tej pracy obcymi pracowali też miejscowi. Wśród nich był jeden młody tutejszy chłopiec, Jasiek na niego wołali. Mieszkał razem z matką wdową. Byli bardzo biedni i ciężko im było żyć. To i ta trudna praca na miejscu we wsi wydawała im się wybawieniem z ich biedy i kłopotów. Niestety los chciał inaczej. Młody człowiek już po kilku dniach pracy przeziębił się i zapalenie płuc, jakiego się nabawił, okazało się metą jego życia. W trzeciej dobie po jego śmierci odbył się pogrzeb. Ludzi przyszło sporo odprowadzić młodego człowieka w jego ostatniej ziemskiej drodze. Krewni, sąsiedzi z wioski, znajomi, a także wielu z tych, z którymi pracował przy melioracji. Jaśka lubiano, choć go krótko znano, zapamiętano go jako chłopca zawsze wesołego i uczynnego. Żałowano go powszechnie. Ale oczywiście najbardziej rozpaczała za straconym synem jego matka. Miała go tylko jednego. W nim pokładała całą swą nadzieję i niestety straciła go na zawsze. W rodzinnym domu została pustka po nim, cisza przejmująca, żałość okropna. Osamotniona kobieta nie mogła sobie znaleźć miejsca, ciągle rozpaczała i tak było przez kilka dni po śmierci syna. Ale po tych kilku dniach wyczuła matczynym instynktem, że o północy jakby ktoś do jej chaty przychodził. Kiedy przejęta tym, pytała się: jest tu kto? Halo, kto tu jest? Czy to może ty, Jasieńku? Nikt jej nie odpowiadał na te pytania. Tylko po pewnym czasie zawsze coś dziwnie zaszumiało, po czym następowała nadal przejmująca cisza, taka sama jak była i wcześniej. Kiedy jednak swoimi spostrzeżeniami podzieliła się z sąsiadami, nikt jej nie wierzył. Tam, Zośka, przeszłaś swoje, straciłaś niedawno chłopa, teraz znowu syna. Uczulona jesteś na wszystko, wrażliwa na każdy szmer, choćby i mysi. To, co opowiadasz, wydaje ci się, jeno. Zbywano ją tymi i podobnymi słowami. Poszła więc ze swoim strapieniem podzielić się z kolegami, z którymi syn pracował przy melioracji. Ci bowiem dalej tam pracowali. Ale oni też nie bardzo wierzyli, jednak porozmawiali o tym w swojej grupie i postanowili coś. Oto w najbliższą niedzielę, dzień oczywiście wolny od pracy, pod wieczór całą grupą przyszli do chaty wdowy. Wzięli z sobą harmonię, poprosili dziewczęta z wioski do towarzystwa i przez cały wieczór przygrywali sobie, śpiewali wesoło piosenki, żartowali między sobą, a nawet po cichu pokpiwali sobie z wdowy, mówiąc, że jej się coś przywidziało. Ale czekali na coś. Nadeszła północ. Wtedy nagle całe towarzystwo zgromadzone w izbie wdowy usłyszało głośny, przeciągły, mocny gwizd, jakby nagle do izby wjechała lokomotywa, gwiżdżąc przeraźliwie. Zaraz też szum i podmuch powstał taki, że mało okna i drzwi chałupy z zawiasów nie powypadały. Cała izba napełniła się gęstą mgłą, jakby parą z tej lokomotywy. Świecąca się na stole lampa naftowa zgasła. Obecnych tu młodych ogarnął strach. Każdy z nich krył się, gdzie tylko mógł. Włazili pod stół, pod ławę, pod łóżko, na piec. Któryś nawet wdrapał się po drabinie stojącej w siące na strych. Ktoś próbował zaświecić znowu światło, ale zapalona siarka dawała tylko taki krążek jasności, jakby paliła się w największej, najgęstszej mgle. Po pewnym czasie znowu zaszumiało coś okropnie.
Zatłukło oknem i drzwiami, a obecni w izbie odnieśli wrażenie, jakby to coś z niej wyszło. Mgła zaraz znikła i znowu zapanowała cisza. Teraz tamtej kobiecie już uwierzono. Wielu świadków przekonało się na własnej skórze, że mówiła prawdę. Wieść o tym wszystkim rozeszła się szybko po całej okolicy. Coś trzeba było temu zaradzić. Uznano to bowiem za jakieś znaki dawane przez siły nadprzyrodzone. W niedługim czasie z kościoła parafialnego udała się na miejscowy cmentarz procesja z krzyżem z żałobnymi chorągwiami. Było w niej też kilku kapłanów z okolicznych parafii. Na cmentarzu zauważono, że świeży grób, w którym niedawno pochowano tamtego młodego człowieka, jest mocno zapadnięty. Wyglądało tak, jakby brakowało w nim trumny. Zawołano grabarza, który odkopał częściowo grób, trumna jednak w nim była. Grób więc uformowano na nowo. Kapłani odmówili przeróżne modlitwy po łacinie i po polsku. Ludzie przybyli z procesją również się modlili. Cóż bowiem więcej w tej sytuacji można było uczynić? To jednak w zupełności wystarczyło. Odtąd bowiem matka zmarłego chłopca już nie była nocami niepokojona przez tamte tajemnicze najścia.